Dzisiaj przed południem otrzymaliśmy informację, że zebrany materiał dowodowy z kamer monitoringu, jak również ślady, które są pierwsze zebrane na miejscu pożaru, który miał miejsce w Tarnowie przy ulicy Przemysłowej 5, świadczą o tym, że jest to podpalenie. Osoba została zatrzymana przez tarnowskich policjantów. To 38-latek, mieszkaniec Tarnowa, który na chwilę obecną niestety jest bez stałego zamieszkania. Został zatrzymany przed południem przez tarnowskich policjantów, którzy pracują nad tą sprawą. W tym momencie przebywa w Policyjnej Izbie Zatrzymań. Będzie odpowiadał w związku z naruszeniem artykułu 163 Kodeksu Karnego. To jest sprawowanie zagrożenia dla życia i zdrowia oraz mienia wielkich rozmiarów. Tutaj zagrożenie karą jest do 10 lat pozbawienia wolności. W dalszym ciągu są prowadzone czynności oczywiście na miejscu z udziałem biegłego zakresu pożarnictwa, z zakresu budownictwa. Oczywiście musimy poczekać jeszcze na informacje od lekarzy, którzy cały czas będą nam przekazywać informacje o stanie zdrowia osób, które trafiły do tarnowskiego szpitala i nie tylko. Jest to w sumie 12 osób, które na chwilę obecną przebywają, są w tak zwanej tylnoterapii. Czy wiemy coś o motywacji tego mężczyzny? On był związany z kimś z tego bloku? Jeżeli chodzi o motywy, które kierowały mężczyzną, to musimy chwileczkę poczekać. On dopiero będzie przesłuchiwany przez prokuraturę najprawdopodobniej dopiero w dniu jutrzejszym i dopiero wówczas poznamy cały mechanizm tego podpalenia. Ale w tym bloku nie mieszkał, tak? Nie, ten mężczyzna nie mieszkał w tym bloku, on jest bez stałego miejsca zamieszkania, mieszkał generalnie na terenie miasta, najczęściej w Pononie. Czy policja bierze pod uwagę związek tego zdarzenia z tymi zdarzeniami sprzed paru dni? To zdarzenia miały miejsce w odległości 300-400 metrów od siebie, czy pożar? Nie, oczywiście, że tak, natomiast naszym priorytetem było na chwilę obecną zatrzymanie osoby, która dokonała podpalenia tegoż budynku przy ulicy Przemysłowej. Natomiast tak, zarówno przy Spytki, jak i przy Fabrycznej te pożary również miały miejsce, również będą brane pod uwagę, czy to nie jest również ten sprawca. Na razie bardzo dobrym. Wczoraj wieczorem, a właściwie dzisiaj nad ranem około 2:00 była informacja, że są 3 osoby w stanie ciężkim. Natomiast rano, jak przyszliśmy wszyscy do pracy, okazało się, że ten stan zdecydowanie się polepszył. Wszystkie osoby są w stanie dobrym, nie zagrażającym życiu. Tak, oczywiście również trafiły do tarnowskich jednostek szpitalnych i tam również przebywają. Ten zatrzymany był wcześniej znany? Jest to mężczyzna znany tarnowskim policjantom. On jest recydywistą, multirecydywistą. Przestępstwa, jakie zarzucaliśmy mu wcześniej, to przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu. No i to w tym momencie akurat niektóremu zarzucamy, to również przeciwko i życiu, i mieniu. A wcześniej na koncie miał jakieś podpalenia? Nie, nie miał żadnych podpaleń, natomiast miał rozboje, miał kradzieże, miał włamania i różne przestępstwa przeciwko życiu. Jak w jaki sposób ten pożar został? Tu będziemy musieli jeszcze chwileczkę poczekać, ponieważ na chwilę obecną świadczy tylko i wyłącznie o tym, że jest to podpalenie, czyli podłożenie celowe ognia. Czy on się przyznał w trakcie przesłuchu? Wstępnie rozmowa, którą prowadzili policjanci, to tak, przyznał się do zarzucanego mu czynu, natomiast o przesłuchaniu dopiero będziemy mogli mówić w prokuraturze. A o motywach? Oczywiście, że tak, natomiast o motywach będziemy dopiero mówić w momencie, jeżeli będzie procesowe przesłuchanie tegoż mężczyzny i dopiero wówczas, jeżeli będziemy materiał mieć procesowy, dopiero będziemy mówić o motywach. A czy wiadomo już, można powiedzieć, co mówili? Tak, jest to do 10 lat pozbawienia wolności, dość wysoka kara, jeżeli chodzi o narażenie życia i zdrowia wielu osób oraz mienia w wielkich rozmiarach. A co z budynkiem? Co z budynkiem? Czy tam już oszacowano, jakie to są zniszczenia? W tym momencie pracują tam policjanci wraz z biegłymi, którzy będą to wszystko oceniać. Na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć, czy osoby będą mogły dzisiaj do tych budynków sobie wrócić. Natomiast będziemy robić wszystko, aby to jak najszybciej zakończyć, aby ewentualnie podjąć decyzję o odbudowie, naprawie, czy powstaniu nowych jakichś lokali zastępczych.